Hej, cześć, witajcie, ludzkie, jestem doktora, dzisiaj tylko pokażę wam, jak za pomocą programu Photoshop zmienić tęczówkę oka na nasz dowolny kolor, jaki tylko chcemy. W moim przypadku będzie to zmiana koloru na zielony, bo nie wiem czemu, albo na inny. No, zresztą zobaczycie. A więc tak prezentuje się zdjęcie po względnej obróbce. Gałki oczne tęczówki są zielone, ale tak prezentuje się bez żadnej obróbki. Teraz tak, aby rozpocząć nasze działanie, klikamy tak w to kółeczko barwy nasycenie i tutaj wybieramy sobie kolor, jaki chcemy. Może być to na przykład niebieski, czy nawet taki fioletowy, czerwony gałki oczne. Tutaj o, mogę pokazać bardziej naturalne, jakieś kolory takie naturalniejsze. Dam kolory. Nie, kolory nie będzie miał sensu. Dam sobie... Coś mój czerwony. Pies zaczął mi gryźć statek. Ale nie gryź tego. I przestał. Dobra. I tak prezentuje się nasze zdjęcie. I teraz tak, klikamy tutaj. Dajmy odwróć. Klikamy. To sobie schowamy, to nie trzeba, jak chcecie, to nie musicie. I klikamy w gumeczkę. Pamiętajcie, aby tutaj mieć czarne, ponieważ odwróciliśmy kolory. W tym momencie nic się nie dzieje. A więc, kiedy dam czarny, widzicie, pojawia się czerwona tęczówka. W tym przypadku modelka ma oczy koloru brązowego, więc po prostu tego czerwonego za bardzo nie będzie widać. Będzie po prostu przykrwiony. Dlatego ja go zmienię sobie na zielony. Będzie go po prostu widać. Pamiętajcie, tutaj musi być czarny, zaraz wam pokażę dlaczego. Polejemy sobie tęczówkę, sobie wezmę moją tabletą, to wszystko porysuję. Się nie wygodnie rysuje niż myszką. O. Tu jak znajdziecie na źrenicy, nic się nie stanie. Bo się nic ogólnie nie będzie, nie pokoloruje się. I lekko jak znajdziecie na białko też nic nie stanie. Pamiętajcie, o, na przykład to teraz jak widzicie, jak białko się koloruje, ale nam się ten efekt nie podoba, więc go usuwamy. Tak prezentuje się, mam pomalowana gałka oczna. Tu możemy dać jeszcze nakładka, ale nie. To już nakładki nam nie trzeba. Bo wyjdzie całkiem inny efekt. Jaśniejsze kolory? O, na przykład jaśniejsze kolory możemy dać łagodne światło, już za dużo. Ładniejsze kolory. Jaśniejsze. I tak mniej więcej prezentuje się kolorowanie oka. Jak widzicie, tu w tych miejscach wyjechałem. Włączę maskę, tu jak widzicie, w tych miejscach wyjechałem, ale to nic się nie stało. Czekać, bo włączyłem sobie maskę i zapomniałem skrótu klawiszowego. Mniejsza, dobra. Tu jeszcze pokolorujemy sobie tą. No nawet w sumie dobrze, że wam się maska połączyła. Będziemy mogli dokładnie. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy wam się pojawi takie kółko, to może macie zaznaczone tutaj to. I musicie zaznaczyć sobie to taki czarny prostokącik. I malujecie oko. Tatam. Wiecie, którym klawiszem się zmieniało, to nie... Dobra, mniejsza z tym, tak mniej więcej się prezentuje zdjęcie. Co jak się zmieniało maskę? Dobre pytanie. Nie pamiętam. No, ale mniej więcej tak się prezentuje nasze zdjęcie. Że mogę odpalić to takie. One są takie same, po prostu go tu włączę maskę przez przypadek, nie wiem jak go zaraz włączyć. Ale zapewne po odcinku sobie przypomnę. No, a więc tak prezentuje się nasze zdjęcie zielonych oczu. Możecie zmienić na jaki kolor chcecie, po prostu pamiętajcie, aby to, żeby... w momencie, kiedy chcecie zmieniać kolor ciemniejszy na jaśniejszy, nie za bardzo wam to wyjdzie, no bo tak trochę nie ma jak. To powinniście wiedzieć z plastiki ogólnie. Ale myślę, że z jaśniejszego na ciemniejszy spokojnie da się.
przypadku na przykład oczy niebieskich, takich jasnych, no to możemy zmienić na brązowy, na zielony. Nawet nie wiem, czy na żółty się da. Czy pewnie da się, ale nie sprawdzałem. No a więc mniejsza. A więc tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć. Na razie.